Przetestujmy najjaśniejszy kolor NYX Bear With Me Blur. Kupiłam go sobie sama, ponieważ ciemniejsze tylko odcienie dostałam od NYX. Tutaj wyglądał troszeczkę ciemno, ale jak wyleciał, to wygląda jasno, więc miałam nadzieję, że nie będzie dla mnie za ciemny. Jak każdy podkład. To porównanie. No i chyba jest wystarczająco jasne. Jest mocno żółty. Troszeczkę chyba za żółty dla mnie. Jestem taka troszeczkę bardziej neutralna. Ale... ty! On ma mocne krycie bardzo. Tutaj mamy porównanie na szyi i jest chyba jednak troszeczkę jaśniejszy ode mnie. Co się bardzo rzadko zdarza, w sensie na szyi. No tutaj zakładam, że jak dobieracie podkład, lepiej jest go dobierać tutaj. Chociaż ja zazwyczaj mam przykryte wszystko, więc lubię, żeby nie było za jasno albo za ciemno względem szyi. Z tego co widziałam, nie mamy zróżnicowania tonowego, tylko kolorowego, więc na przykład no 2 i 3 to jeden może być bardziej różowy, drugi bardziej żółty, no ale tutaj 3 był różowy, ale był bardzo, bardzo ciemny, więc no jeśli jesteście jaśni, no to niestety musicie się chyba schylić do tego żółtawego odcienia 1. Fail. Powinnam była kupić odcień 02 Fair, bo na przykład korektor jest 01 Fair, więc wydaje się mi, że to może być podobny kolor i tamten byłby bardziej odpowiedni. No ale podkład ma mega mocne krycie. W sensie może tutaj w 100% nie zakrył moich piegów. Na pewno można to zbudować, ale ja nie lubię takich zbyt mocno krujących podkładów. Ale on nie ma takiego efektu takiej kompletnej maski. Naprawmy tą pandowość moim ulubionym korektorem i to jest właśnie korektor NYX Bear With Me. To jest moje trzecie opakowanie i naprawdę go uwielbiam. Tutaj mamy podkład, tutaj mamy korektor. Korektor jest jaśniejszy i bardziej różowy od podkładu. I to jest naprawdę bardzo mocno kryjący korektor. A też to jest 01, tylko akurat Fair. I nie widziałam rozróżnicowania, no bo tutaj mamy 01 Fair, a podkład to jest 01 Pale. Więc no, nie wiem czemu tutaj się to różni. Jest ten odcień korektora jaśniejszy, co ma sens, ponieważ korektory zazwyczaj są troszeczkę jaśniejsze od podkładu. No ale korektor jest troszeczkę bardziej różowy. Kładamy go tutaj pod oczy i widać, że on jest taki troszeczkę bardziej świetlisty, mimo że jest bardzo kryjący. No i troszeczkę jaśniejszy. Ja najpierw tak gąbką zarysowuję taki kształt, załóżmy, gdzie chcę, żeby było rozjaśnione. A teraz jeszcze pędzlem ten kształt robię taki mniej agresywny i na pół twarzy. Już ta różnica jest olbrzymia. I tak nam tutaj wygląda ta troszeczkę bardziej dopracowana część twarzy. Przepięknie te produkty są, pracują i krycie tych produktów jest takie dosyć mocne, ale piegi przebijają, więc jeżeli macie na przykład jakieś niedoskonałości, to też mogą przebijać, co zresztą widać tutaj, ale to nie jest rzecz negatywna dla mnie absolutnie, ponieważ jeżeli podkład jest tak mocno kryjący, że przykleję wszystko na jedną ścianę, no to nigdy nie wygląda dobrze, bo to nam po prostu wtedy tworzy taką maskę na twarzy, która no, nie wygląda zbyt estetycznie, a tutaj nadal mamy tą skórę, która nam przebija. I tak trzeba punktowo zakrywać sywki, więc ja nie lubię takich reviews na przykład podkładów, że o, dalej widać mi sywki. No, w większości podkładów tak będzie. Podkład nie jest po to, żeby nam wszystko tutaj przykryć. Więc jeżeli potrzebujecie troszeczkę więcej krycia, to najpierw dajcie korektor jakiś mocno kamuflażowy na sywki, a dopiero potem podkład. Więc no tutaj to przebija, ale w tak minimalnym też stopniu, że no ja nie wchodzę, żeby bardziej przykryć sywki, ponieważ ja nie dbam o to wystarczająco. No ale widzicie tutaj stopień tego krycia, że te piegi nadal przebijają i dla mnie to jest dobre rozwiązanie. A finalnie makijaż już wykończony, wygląda w ten sposób. No i według mnie ten podkład jest naprawdę bardzo ładny.